Dzisiaj wychodzę, trochę późno, jeszcze dzisiaj trochę załatwiałem spraw, ale mówię, wyjdę. Południe, jest 11:47. Coś takiego wyszło, to jest chyba trzeci sygnał, pierwszy do domu złom, ale fajne poletko jest, fajnie się kopie, że nie jakieś tam ściernisko, to normalnie przerekultywowane. Jakiś kawałek ołowiu, jakiś coś to było, coś tam do czegoś, jakiś kawałek chyba rzeźbienia, coś takiego było chyba. Nie wiem, czy moja wyobraźnia mi płata figle, czy coś, ale no dobra, nieważne, kawałek ołowiu. To my zlecimy z tematem, szukamy dalej. Takie duże pole jest, o Jezus, wiatrak niedaleko. Dziwne, że nie zbiera zakłóceń, aż naprawdę. Wykrywacz, to się ceni. No i kolejna jakaś mała rzecz. Coś tam. Ale co to, nie wiem. Jakiś szczątek. Miedź chyba, czy miedziane. Nie wiem. Lekkie. No i wylazła plomba. Bardzo fajna. Kompletna z numerkiem. Ale co tutaj? Czekajcie, spauzuję, wyczyszczę i... Albo nie, dobra, już widać mniej więcej. Coś tam jest, kurde. Wstępne oczyszczenie numer 13 i tutaj coś tam jest, jakiś napis. Ale plomba fajna. Ciekawation. No i wpadło takie ogniwko chyba. Tak? Coś ten deseń. Jo. Nic specjalnego, ale zawsze jakiś fant. Oj, kolejne coś. Jakieś ustrojstwo. Też nic specjalnego. Proszę bardzo, jakiś opalacz. Leży sobie, pyk. Cieniutkie sreberko. Ale zajechane. Ale jakie to będzie, to silver grosz, czy? A nie, nie, coś innego. Gdzie to jest tutaj? Czekajcie, niech się trochę utleni. Czy utleniono, to już jest, ale... Niech trochę... A nie, dobrze, taler. 1770 chyba. 48 część chyba, co? No i tak fajnie się opalał. Jo. No i świetnie. Sreberko jest i to jeszcze na wierzchu. No to już jest bajka. I kolejny element czegoś do czegoś, po coś, coś co do czegoś kiedyś służyło. Jakieś maleństwo. Guziczek. Ale bardzo mały. Ale coś jest, a sygnał jak piorun, nie? A, bajka. To, że kolejna plomba wyszła. Jo. Kolejna plombunia. O, z orzełkiem. Trochę wytarty jest, ale coś tam widać. No.
Na tym polu dużo właśnie plomb wychodzi, a obok pole to jeszcze więcej. Pięknie, kolejna plomba wyskoczyła. Troszkę inna chyba. To na pewno. Chyba. Jakaś taka niewyraźna. Na pewno inna niż zawsze się znajduje. Jakieś, nie, jakieś postacie, czy co to jest? Nie, chyba nie. No, ważne, że plomba. Ciekawe, co skrywa ta bryłka. Coś większego. O, tak jak myślałem. Ale mówię, mam bryłę, to rozbroję ją przy was. Szczerze mówiąc, to coraz bardziej podoba mi się ta X-terka. Coraz bardziej ją rozumiem. Naprawdę. Fajnie byłoby mieć jeszcze słuchawki do niej. Ale kurde, tysiaka za same słuchawy dawać to trochę taka przesada. Ale zobaczę, może się skuszę, zobaczę. Może jakaś alternatywa wyjdzie. Poczekamy, pożyjemy, zobaczymy. Podoba mi się to. A monetka! Nie, kurde, myślałem, że to guzik. Kurde, myślałem, że sreberko, nie? Takie cieniutkie. Ale zawsze. Zawsze to krągłość. Kurde, ale już taki był. Ach, dobra. Pyk. No, teraz to chyba jest moneta. Aj, tak. Fajnie. Sreberko to nie jest. Ale jest moniak. Perel też nie jest, tylko kurde, co to mogło być teraz? O, to jest pytanie, filozoficzne pytanie. No łapaj tą ostrość. Kurde, chyba się nie dowiemy. Nieźle sfatygowana. Kurde, ale ważne, że to moneta na stówę, a nie guziol. Chociaż guziole też są ciekawe. Ale to jest pytanie, co to jest za moneta? Kurde, no chyba nie wyjdzie nic. Najlepsze jest to, że przy ulicy robię tutaj kopienia. Samochody sobie jeżdżą, patrzą się. A ja mam to. No, nieźle. Tutaj coś ołowianego. Myślałem, że to jakiś guzik, ale chyba nie. Coś takiego. Jeżdżą. No i klamerka od bucika. No, łapaj. O. I monetka. Dwa fenole. Fajnie. Pięknie. Ładnie biją te monety. Aj, fajny guziol. Myślę, że jakiś ten liberyjny, ale chyba nie. Coś tu kurde. Chyba na nim jest. Pojęcia. Albo tak sfatygowany, że takie ala wzory ma. Albo nie wiem. No i coś takiego jeszcze wyszło. W
fiku miku. Kurde, waliło na aluminium. No jest aluminium, ale w postaci krążka. Ale zarośnięte strasznie. 50 fenoli chyba, co? Na pewno nie jest nasze. Znaczy chyba nie jest nasze. Znaczy PRL. Kurde. Takie jakieś... Hechłana ta moneta. O, będzie 50 fenoli. Piątkę widać, zero. Jo. O. Tego warto kopać. No takie, co nawet na puszkę dają. Mamy uchwyt od szafki, ten kulowy taki, czy tam szuflady.